Witam was bardzo serdecznie. Kolejny odcinek demonstracji z Guild Wars. Wracamy, by wykonać kolejne przygody, kolejne zadania, odkryć już do końca prawie mapę. Myślę, że już w tym, jak nie w tym, to w następnym, bo może jeszcze dwa odcinki, będziemy podróżować po tej lokacji, a następnie udamy się w głąb kontynentu, prawdopodobnie na zachód, by tam kolejne przygody przeżywać. Dobra, idźmy jednak do tego waypointu. Mapę, wychodząc stąd, będziemy mieli na 100% odkrytą. Nie będzie żadnego raszowania kontentu. Nic z tych rzeczy nie będziemy robić, także jeżeli ktoś ogląda, to będzie miał całkowity przegląd tego, co by go czekało w Guild Wars, gdyby tą grę zakupił. A być może wiele osób zostanie przekonanych do tego, aby wydać te 180 zł na Guild Wars. Dużo, powiem wam, że dużo. Nie jest tyle warta ta gra. 130, ok. 180 w życiu. Dobra. Tu jest jeszcze nasz jakiś punkt interesujący. Obawiam się tylko jednego. Tu jest jedno serducho, które jest bardzo blisko wody. I jak to będzie znowu jakaś podwodna... podwodna instancja, nie instancja, tylko event podwodny, to ja się zastrzelę. To jest na pewno pod wodą i na pewno tego nie będę robił. Okej, czyli to jest na 100% instancja pod wodą. Ale my idźmy najpierw wykonać sobie, póki mamy jeszcze nerwy. Może nie będziemy tego robić, tylko idźmy po skill point challenge. Oh fuck. Co on tu mówi? A, pewnie tu jest jakiś kręg. A to jest ten gość zwykły. O, ich mamy w ogóle niszczyć do tego. Aj, kurde, salto. Nie wyszło. Dobra, ale ja tu bym chciał. Ty, gościu, z sobą tutaj reprezentujesz jakąś biedę w ogóle. Shredded Rag. Dobra, by trzeba było coś znowu wyrzucić. Trofi. To mi się wydaje, że to są jakieś shity. Nie będę tego zbierał. To jest salver zawsze, to mogę sobie pozwolić na to, żeby później do craftingu to pociągnąć. Stretch, rawhide, leather, już mam 5. Tych potrzebuję. O, jeszcze dużo, dużo. Czyżbym musiał się dostać tam wyżej? What the? Tutaj nie. Tu jest jakiś slave. Kurde, tu jest ewidentnie skill challenge. Czy on jest pod wodą? Dobra, na razie może tych wykończmy. Bo to nabija nam event do zrobienia, ale tak mi się wydaje, że to będzie pod wodą. Tam wyżej są jakieś osoby, ale jak one się tam dostały? O, co za fail. O, teraz zobaczymy, jak pogadasz na moim naturalnym środowisku, dziadzie jeden skubany. Dobra. Po tej płachcie tam mam dojść. Nie wydaje mi się. Przede wszystkim nie, no tam u góry nic nie ma. Czyli skill challenge będzie na dole. Ale nie chcę mi się iść pod wodę. Za jakie grzechy. No ale dobra. Nurkujemy. Z bólem w sercu i wątrobie. Ale tak trzeba. Tak jest, tu nam zaliczyło. Fuck.
Czy mi się wydaje, czy... Nie no, trafiam tego moba. Jakoś trafiam. Dobra, zaliczony. Wow, wow. Ale gdzie jest ten skill? A tu jest. Oj, zaczynam się obawiać. Co tu może mnie czekać? Ktoś mnie śledzi? Ktoś mnie atakuje, nie? A, muszę się tylko złączyć z tym miejscem mocy. To chyba będzie wszystko. Tak jest, skill point dodany. Dobra, kończymy event, który tutaj jest. Slave cage musimy zniszczyć. Już 7 zniszczonych. A to nie będziemy się tym bawić. Eventów tutaj jest co niemiara, to wszystkich i tak się nie da zrobić. Dobra, idziemy tutaj pomóc. Widać, że ludzie tylko przychodzą po skill pointy. Bo poprzednio na eventach byłem sam jak palec. Tak, bo to jest daleko przede wszystkim. To jest tam. Nie, w życiu tam nie będę płynął. Nie, 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 nie. To są rejony, które nie należą do jakichś moich ulubionych. O, 100 metrów od moba i go trafiam. No bij go. Zaraz się znowu zbaguje, bo już jest za blisko tych kamieni. O, już mnie drugi atakuje. No, po prostu rewelacja. Nie, wychodzę stąd. Idę na zewnątrz walczyć, bo... Zaraz zacznę przeklinać, a nie chcę tego robić. Wezmę chociaż te... truposzczaka. No, jeszcze tylko małe gubienko do zabicia i będzie koniec. I to będzie ten. Bum, bum, gold contribution, dziękuję bardzo. Nie ma mnie tu. Po prostu mnie tu nie ma. Fuck! Dobra, spadamy. Uff, mógłbym rzec. I tak rzeknę. No jeszcze nas tu jakiś atakuje. Nie, no nienawidzę tych mobów. Nienawidzę. Idę stąd, idę stąd, idę stąd. Lubię mostki, lubię ludzi i lubię tamten punkt widokowy u góry, do którego teraz idziemy. Dobra. Waypoint również zaliczony i tam się trzeba dostać, tam do góry. Jak my to zrobimy? Ja już widzę, jak my to zrobimy. Tu wejdziemy po schodach. O, tutaj do mnie napisał, że Oreza niestety nie zauważyłem szybciej. Także tu mi Ear Light. A, i tu będzie skakanie. Dobra, trochę relaksu. Holfart! Już myślałem, że spadnę. Orzesz ty! Co ja na tym mam? Nie, na tym drągu mam nie stanąć chyba to. Powietrze, Copperfield. O, Jesus, powiedzcie, że już tu mogę stanąć, nie? Dobra, teraz trzeba było podejść troszkę tutaj, żeby zrobić wymyk. Dobra, i jesteśmy na górze. Widoczek w nagrodę. Prawie jak Assassin's Creed. Brakuje jeszcze tylko synchronizacji z otoczeniem.
Dobra. Pam, para, pam. 7 na 8. To już wygląda dobrze. Tu mamy zaliczone. Trzeba było odsłonić ten fragment mapy. Zobaczyć, co tam jest. I to pójdziemy teraz zrobić. Tam na pewno będzie jeden punkt widokowy, bo tego nam brakuje. I chyba serduszka już żadnego nie będzie, czyli to będzie taki szybki bieg po mapie. Chociaż może jakiś event nam się trafi czy coś. Przydałoby się jednak wbić jeszcze z poziom doświadczenia. Jednak nic tu nie ma. Jest tylko serducho. No to gdzie nam brakuje punktu widokowego? 7 na 8 mamy. Czekaj. Gdzie tu? Gdzieś ominęliśmy punkt widokowy. Czyżby gdzieś tu na dole? Nie, tu jest zaliczony. Nie chcę się tu teleportować. Tu nie był, a tutaj, o żeż ty. Dobra, byśmy musieli stąd tam pójść. No faktycznie, nie, z Malbo Market, ale dobra, to sobie zaliczymy na końcu. Idziemy teraz wykonać... raz, dwa serducha nam brakują. Tak, dwa serducha, to jest niestety atakowany na razie waypoint. Także teleportujemy się tutaj, idziemy wykonać dwa serducha. A później... wykończymy tą mapę w 100%. Tak jak powinno się to robić. Tylko czy tu jest merchant? Jest tu merchant? Jest. Idziemy sprzedać tylko trochę syfu. Idziemy sprzedać tylko syf. O, trochę miejsca się w inwentarzu zrobiło, aż 3. I tak, które by tu najpierw zrobić? Pójdziemy do tego dolnego. To będą bagna. Także bardziej przyjemne rzeczy niż podwodne krainy. Przy okazji zebrałem już 13 silverów, czyli w końcu będę mógł pójść wykupić mojego traita. Rich Copper Vein. O proszę, czyli bogate złoże. Czym ono się różni? Będę mógł je dwa razy przekopać? Tak. Nawet 3 razy. Cztery razy. O, proszę. Malachit jeszcze nam wpadł. Pięknie. Dobra. Idziemy bagnami. Ładna muzyczka w tle przegrywa. Musimy zniszczyć jakieś corrupted plansy i tak dalej. I wszystko, co się tylko da. Nightmare Thornsy. No to dobra. Destroy. Zniszczone. Czyli mamy siać zniszczenia dla wszystkiego, co splugawione. Dobra. To mamy. Nightmare Haunty. Tak, to na pewno mamy to mordować. To są złe stworzenia. Poizony na około włożone. Ałe. O, fuck, 14 poziom. Nie ma problemu. Chyba, że przyjdą dwa. Wtedy jest problem, który nazywa się What the fuck? Tak, mamy je również zabijać. Shit! Ogólnie taki jestem, widzę, poniżej wymaganego poziomu. Co mi się nie podoba. Ale o tym słyszałem, że niestety trzeba się z tym pogodzić. Wybijmy te. Z tymi sobie powinniśmy poradzić. A, tylko ich nie zalicza. To nie są plugawe stworzenia. No nic, zregenerujmy się i będziemy polować w takim razie na te pieski. A tutaj coś dużego było. Coś bardzo dużego. O, żeż mordę. To jest coś martwe. Ale mu śmierdzi z pyska. Dobra, no nic, idziemy na te psiury, które tutaj mieszkają sobie. Będziemy je wykańczać, aby zakończyć ten event.
Chodź piesku, chodź, 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 jak ja cię lubię. Poison. I wejdę. Dobra. Zawsze będzie. Dobra, to trzeba zebrać. To trzeba otworzyć, to trzeba wziąć i trzeba uciec, bo nas coś tutaj atakuje. A, to te główienka, Nightmare Mortary. Kurde, tylko tu mogę wykonać ten event? Nie da się gdzieś bliżej? Czemu ja mam tego atakować? Już mi jest chyba dobrze. Z natury. No dobra, no trzeba, to trzeba. Jak zaliczy event, to będzie dobrze. Nie, no nie zalicza. To szkoda energii na to. Ktoś niepotrzebnie atakuje. Dobra, idziemy grzyba zniszczyć. No, jeszcze brakuje odrobinkę do tej trzynastki. Jeden poziom mniej, to już jednak będzie trochę... To będą trochę mniejsze obrażenia. Dobra. Akurat przyszła gromada ludzi, którzy będą tutaj teraz mordować wszystko po kolei. Także event bardzo szybko nam zostanie zaliczony, a tylko to się liczy. Prawie evencik cały wykonany. Tu jest jakiś waypoint, idziemy go zaznaczyć sobie. Tak jest, waypointik. Dobra. 90% mapy odkryte. Jesteśmy już bardzo bliziutko zakończenia przygody w Caledon Forest. Ale najpierw tylko poniszczmy jeszcze wszystko, co tu się znajduje. Aby wykonać ten event serduszkowy Nightmare Hound. O, tam są. W takim razie tam się udajemy. Kurde, zahaczyłem chyba jeszcze tego Firefly, tak? Myślałem. Dobra. Padł. Mortar się obudził. Fucking hell! Ty Żydzie jeden! What? Oż, kurde, skąd oni się tu wzięli? Dobra, zginę. Ja pierniczę, dobra. Trzeba być spokojnym, opanowanym. Twilik Arbor to jest chyba jakaś instancja. Jezu, znowu wszystko zahaczyłem tym AOE. Nie przyszedł. Dobra, jeszcze odrobinkę tylko trzeba z nimi powalczyć i będzie po wszystkim. Idziemy Mortara zniszczyć. Tu sieje zniszczenie. O, i tego, który mnie zabił. Hama zbolałego. Dzień dobry. To ja. Dobra. Jeszcze tylko trochę. Będzie po problemie. Gdzie ty uciekasz, kombo? I can't go on for long. Tego nie możemy używać. To niszczymy. To niszczymy, bierzemy, otwieramy. Kompaktujemy.
lecimy dalej. Będzie koniec eventu. Jest. Mail z kasą. Dobra. Jeszcze jakiś... pistolet. Bierzemy. Dobra, co mamy dalej? Tu mamy punkt do odkrycia. Nie wiem, może go zróbmy później. Idziemy za ciosem. Wykonamy jeszcze jeden event. Dobra, to jeszcze chcę zginąć. No i zginął. Co to wypadło? To jest shortbow? Nie. To salwaczujemy ładnie. Kurde, mam nadzieję, że mi skórek wystarczy na to, żeby zrobić tą torbę, bo to jednak się kisze. O, tu na 15 poziom. Ja pionicze, jesteśmy mocno pod poziomem. Trole tutaj są. Dobra, dobiegnijmy może do waypointu. Bo to jest najważniejsze, żeby móc później się szybko teleportować. A tu to widzę, że się jednak trochę pomęczymy, kurczę. Dwa poziomy różnicy. No dla Tifa to nie jest jakiś tam wielki hardcore, ale pojawi się silniejszy przeciwnik, to nie będzie aż tak... Nie będzie aż tak łatwo. Zawsze jednak możemy event wykonywać w sposób inny niż walka. Dobra, no idziemy tylko do waypointu. Dobra. 18 na 18. Wszystkie waypointy odkryte. I teraz tak, tu mamy to serducho. Czego nam brakuje? Jednego serca, jednego skill pointa i jednej wizyty. Dobra, to zróbmy tak, że pójdziemy do Marlbone Marketu. I am rock and soil. Po to, aby... Po to, aby pójść do tego punktu widokowego i go zaliczyć. On się chyba znajduje dokładnie o tam, o w tym rejonie. Albo tam. Tak, tam, daleko, daleko się. Tam będzie. O, albo tam. No gdzieś tam. Nie będę w to wnikał. Dobra, biegniemy, biegniemy. Kurczę, przydałby się jeszcze poziom doświadczenia do zdobycia. Tu jest, widzę, skała do skopania. Tylko zwykła czy bogata żyła? Zwykła. O, malachit. No proszę. O, tutaj jest. Czyli już widać, że będzie kilka ekwilibrystycznych rzeczy do opanowania. Uuu, fajnie tutaj. Fajnie, fajnie. Tu jest wejście? Tak. Kupa osób się tu bawi. Jakaś gildia chyba. HP. Wątpię, żeby to byli ci z Hewlett-Packarda. O kurde. Dobra. Dobra. Tak jest, idziemy, robimy to szybko, jak zawodowiec. Ciamcia ramcia i jesteśmy. I obejrzymy sobie ostatni widok w Caledon Forest. Jest to widok na ten tajemniczy most i znienawidzone krainy podwodne. Fajnie to wygląda. Ciekawe, co za tym murem się znajduje. Na pewno tam będzie można pójść, ale na razie jest świetnie. I co mamy jeszcze? Jeden skill point i jedno serduszko do ogarnięcia. Jeden viewpoint jest tak zwany. To będzie tutaj bardzo blisko, bo tu.
ale my zrobimy tak. Pójdziemy do, wrócimy na rynek, do Marbon Market i tutaj zakończymy odcinek. Ja w międzyczasie w tle już nie będę tego kręcił, bo to nie jest nic co warto pokazywać. Sprzedam i uporządkuję swoje wszystkie graty. Może mi się uda zrobić kolejne materiały potrzebne do wykonania torby. A w kolejnym odcinku, no cóż, myślę, że to już opuścimy Caledon Forest i udamy się do kolejnej lokacji, która znajduje się dokładnie w tym tutaj rejonie, gdzie ta zielona gwiazdka. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, do jutra, do 8 rano. Cześć, na razie, hej!